Patronem wydania jest serwis audiobook.pl. Iwona Majewska Opiełka. Umysł lidera. Czyta Jakub Kosiniak. Witam serdecznie. Mówi Iwona Majewska Opiełka, autorka Umysłu Lidera. Bardzo się cieszę, że w dzisiejszych czasach jest taka możliwość, że nie tylko możemy czytać książki, ale możemy również ich słuchać. Pozwala nam to bowiem wybrać taką książkę i taką wiedzę, jaką uważamy za rzeczywiście istotną. Moim zdaniem treść książki, którą chcemy Państwu przedstawić jest niezwykle ważna, bowiem w dzisiejszych czasach, no zresztą wystarczy się rozejrzeć dookoła, wystarczy chociażby włączyć cienik telewizyjny czy wiadomości, żeby zorientować się, że potrzebujemy liderów. Liderów potrzebuje świat, liderów potrzebuje Polska, lidera potrzebuje także rodzina. I właśnie o tym jest ta książka. Książka jest o tym, jak można zapanować nad sobą, jak można wprowadzić we własne życie takie formy zachowania i takie treści, które rzeczywiście pozwolą nam w konsekwencji pociągnąć za sobą innych ludzi. Wydaje mi się, że w sposób zrozumiały i bardzo obszerny pokazuje, w jaki sposób krok po kroku osiągnąć postawę, która pozwoli nam nie tylko lepiej funkcjonować w dzisiejszej rzeczywistości, ale jednocześnie posiągnąć za sobą innych. Znajdą tu Państwo trochę teorii, bo chodzi o to, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego należy postępować w określony sposób. Będzie też sporo przykładów i anegdot, bo to zawsze ubarwia książkę, ale przede wszystkim znajdą Państwo. Bardzo dużo praktycznych rad. Dzielę się bowiem kilkuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń dla kadry kierowniczej, dla liderów, dla pracowników różnego szczebla przedsiębiorstw, a dzielę się również swoim przede wszystkim swoim doświadczeniem zdobytym nie tylko na studiach w Polsce i za granicą ale także w czasie pracy w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i również w Polsce. Jestem przekonana, że nie można powielać zachowań innych narodów, bo nawet nie ma takiej potrzeby. Wydaje mi się, że pod niektórymi względami Polska, Polacy bardziej są przygotowani do wejścia w XXI wiek niż Amerykanie czy Niemcy. Myślę jednak, że można skorzystać z pewnych wzorów, które pozwolą nam udoskonalić swój charakter czy zachowanie. Od dokładnie w takiej kolejności najpierw charakter, a potem zachowanie. Goethe powiedział, że żeby móc zrobić coś, trzeba być kimś. Ta książka jest właśnie o tym, jak zostać kimś, jak stać się kimś. No i najważniejsze jak korzystać z tej książki. Nawet samo słuchanie wiele da. Można jej słuchać w pociągu, można jej słuchać przed snem, można jej słuchać w samochodzie. I oczywiście, kiedy słuchamy jej w sposób świadomy, wtedy pewne rzeczy zapamiętujemy lepiej. Ale nawet wtedy, kiedy nasz umysł gdzieś odleci, kiedy przestaniemy słuchać w sposób świadomy, to i tak ta treść będzie się gdzieś zapisywała w naszej poświadomości. I proszę mi wierzyć, w odpowiednim momencie da właściwe efekty. Na pewno kiedyś to zaowocuje. Ale słuchając, warto też czasem zatrzymać płytę i zastanowić się nad tym, co usłyszeliśmy. Przyda się czasem refleksja nad własnym zachowaniem, czy nad zachowaniem innych ludzi, czy nawet nad sposobem postrzegania rzeczywistości, czy pewnych spraw. Polecam szczególnie pytania i zadania do wykonania. Bez poważnego potraktowania mojej prośby nic dobrego się nie stanie, nie będzie spektakularnych efektów. To zresztą jest błąd wielu czytelników, różnego rodzaju poradników i książek pomagających w lepszym funkcjonowaniu. Czytają książkę, podoba im się, nawet zgadzają się z pewnymi treściami. Ale nie robią ćwiczeń, nie odpowiadają na zadane pytania, nie przerabiają wszelkiego rodzaju kroków praktycznych do tego, żeby rzeczywiście osiągnąć pewien sposób myślenia czy pewien sposób zachowania. No i oczywiście potem mówią, że podręczniki nic nie pomagają. Zapewniam, że pomagają, tylko trzeba właśnie zastosować się do rad, o które w tym wypadku proszę ja. Sama zresztą zrobiłam kilkanaście lat temu dokładnie to samo. Przeczytałam książkę. Zrobiłam wszystko, co mi proszono, jedną, drugą, trzecią, i odmieniłam swoje życie. A dzisiaj cieszę się, że coraz więcej ludzi może odmienić swoje życie za sprawą moich książek. Przyjemnej lektury i życzę Państwu rzeczywiście tego, abyście mogli jak najwięcej osób pociągnąć za sobą w najlepszą dla nich stronę. Wstęp. Choćby miał to już przed oczami, człowiek nie może się nauczyć czegoś, do czego nie jest przygotowany. Emerson. Kształcenie liderów pomoc w wyrabianiu cech charakteru niezbędnych do kierowania innymi wydaje się dziś jednym z najpilniejszych zadań. Jest to praca niezwykle wdzięczna i dająca dużo zadowolenia, stąd zapewne tak wielu ludzi trudni się treningiem potencjalnych przywódców. Świat pracy Stanów Zjednoczonych i Kanady powszechnie uczęszcza na różnorodne zajęcia z zakresu samodoskonalenia. Niektóre firmy organizują w zakładach specjalne treningi, kierują swoich pracowników na seminaria prowadzone przez osoby zajmujące się stymulacją rozwoju lub przeznaczają rocznie pewną sumę na indywidualne dokształcanie. Sytuacja ekonomiczna firm zajmujących się doskonaleniem personelu i zawodowym świadczy o tym, jak bardzo pożądana jest ich praca. W Stanach Zjednoczonych przeznacza się na szkolenia pracowników więcej niż na naukę dzieci od przedszkola po szkołę średnią włącznie. Firmy szkoleniowe działają również w Polsce. Tutaj także bardziej świadome przedsiębiorstwa wydają spore kwoty na kształcenie swoich pracowników. To, co otrzymuje się za wydane pieniądze, ma różną wartość. W Polsce działają przedstawicielstwa kilku znanych firm konsultingowych i szkoleniowych. Inne firmy bazują na programach zachodnich lub wręcz zatrudniają zagranicznych wykładowców. Niewiele przedsiębiorstw korzysta z polskich koncepcji. Znakomicie, że zaczęto przywiązywać większą wagę do ciągłego uzupełniania wiedzy zawodowej i ogólnej. Źródła, z których czerpie się pomoc, wydają się również właściwe. Trzeba jednak pamiętać, że koleje losów poszczególnych narodów były różne, zatem ich przedstawiciele mają inne niż my doświadczenia, a co za tym idzie, inaczej postrzegają świat i często mają inne cechy charakteru. Obcy trenerzy niejednokrotnie nie rozumieją polskich problemów lub zakładają, że Polacy pojmują rzeczywistość podobnie jak oni. Dlatego też kursy prowadzone przez Amerykanów, Niemców, Holendrów czy Kanadyjczyków, mimo iż są interesujące i w wielu wypadkach przydatne, niejednokrotnie nie dotyczą problemów, z którymi spotyka się polski lider. Cenny zaś z pewnością jest kontakt z zagranicznymi trenerami, pełnymi entuzjazmu, mającymi poczucie własnej wartości i prezentującymi w sposobie bycia, budzący nasze zdziwienia, czasami nawet irytacje, zachodni luz. Niektóre firmy szkolące kadrę kierowniczą korzystają z polskich trenerów, którzy przeważnie przedstawiają własne programy, oparte na zachodniej literaturze i wiedzy zdobywanej na rodzimych uczelniach. Jakże często są to jednak wyłącznie teoretycy. Nie tylko sami nie są liderami, ale nie posiadają nawet tych najbardziej podstawowych cech, które są niezbędne do skutecznego kierowania innymi. Przywódca nigdy nie zaprowadzi swych ludzi dalej niż do punktu, który sam osiągnął, napisał J. Maxwell. Sądzę, że prawda ta dotyczy także tych, którzy trenują liderów. Nie będąc samemu liderem, nie ma się wiary w słuszność przekazywanej treści. Nie można zatem wzbudzić w uczestnikach kursów przekonania o słuszności i przydatności przekazywanych informacji. Prezentacji choćby najciekawszego materiału brakuje bowiem wtedy autentyzmu i prawdy emanującej z osobowości trenera, co utrudnia wzbudzenie klimatu entuzjazmu, przyspieszającego przyswajanie wszelkiej wiedzy. Ponadto niektórzy trenerzy opierają się na teoriach i metodach kierowania, które w dłuższej perspektywie nie sprawdzają się. Rzadko także podkreśla się pozytywne aspekty polskiego doświadczenia w kierowaniu i zarządzaniu, jakby nie dostrzegając, że pewne umiejętności, o które dziś zabiegają Amerykanie, większość naszej kadry kierowniczej już posiada. Przesadne wydaje się też wynoszenie na piedestał zachodniego wykształcenia w zakresie zarządzania. Bezkrytyczne przenoszenie amerykańskich i innych wzorów na rodzimy grunt, zamiast skrócić, może wydłużyć drogę polskiej gospodarki i administracji do stabilizacji i spokojnego rozkwitu. Chodzi o to, by przekształcenia w polskiej gospodarce i życiu społecznym nie były adopcyjne, czyli przejmujące poszczególne zachodnie koncepcje, ani nawet adaptacyjne, to jest dostosowujące je do polskich realiów, ale transformacyjne, kreatywne, w których, opierając się na wiedzy i doświadczeniu zachodnim, tworzyć będziemy własne koncepcje zarządzania i kierowania. Państwa zachodniej demokracji mają na tyle stabilną sytuację, że mogą spokojnie eksperymentować w zakresie różnych koncepcji zarządzania. Dla Polski wybór właściwej linii może się okazać podstawowym czynnikiem w procesie przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Zamiast dochodzić do właściwej koncepcji drogą prób i błędów, lepiej wcześniej przemyśleć niektóre zagadnienia i dokonać słusznego wyboru. Dlatego koncentruję się głównie na tych sprawach, które są w moim odczuciu najistotniejsze, a jednocześnie często są niedoceniane w programach szkolenia kadry kierowniczej proponowanych w Polsce i w niektórych ośrodkach zachodnich. Prezentowana przeze mnie koncepcja kierowania wyrasta z moich przemyśleń, doświadczeń i pracy z firmami na obu kontynentach. Nawiązuję do teorii, które traktują kierowanie holistycznie, czyli całościowo, uwzględniając wszelkie potrzeby osób związanych z danym przedsiębiorstwem. Podstawą mojej teorii jest przyjęcie za punkt wyjścia zmian świadomości, czyli postrzegania rzeczywistości z innej perspektywy. Pragnę, aby ta książka otworzyła świadomość polskich menedżerów i liderów na pewne zjawiska, którymi się nie zajmowali, czy o których istnieniu nie wiedzieli. Przedstawiając najnowszą wiedzę z dziedziny psychologii, osiągnięć i kierowania ludźmi, zmierzać będę do tego, by czytelnicy odkryli siebie na nowo i chcieli stawać się liderami w codziennym życiu. Choć przeznaczam tę książkę głównie dla polskich biznesmenów i menedżerów, polecam ją wszystkim, którzy kierują innymi ludźmi, również nauczycielom i rodzicom, którzy pierwsi mają szansę stać się liderami dla innych.